Według porannych danych miasto Suwałki wciąż było w grupie miast wolnych od potwierdzonych zakażeń COVID-19. Na dziewiątą rano nie odnotowano także wzrostu liczby zachorowań w powiecie suwalskim. Wciąż była to jedna osoba. W nadzorze epidemiologicznym na terenie miasta i powiatu, według danych powiatowego inspektora sanitarnego, znajdowało się w piątek rano. 11 osób. Kwarantanną na terenie miasta i powiatu suwalskiego objętych było 467 osób. Do chwili przekazania raportu było pobranych łącznie 100 próbek do testów. W ciągu ostatniej raportowanej doby, już tylko w powiecie suwalskim, odnotowano jedno złamanie kwarantanne. Powiatowy inspektor sanitarny przestrzega osoby w kwarantannie. Jej złamanie grozi konsekwencjami w postaci grzywny sięgającej nawet 30 tysięcy złotych. Jeśli miejsce izolacji opuści osoba z potwierdzonym zakażeniem, która świadomie narazi na zachorowanie innych ludzi, to kara nie skończy się na grzywnie. Jeśli narażona na skutek złamania izolacji będzie grupa wielu osób, Kara może sięgnąć nawet 10 lat pozbawienia wolności, informuje Ministerstwo Sprawiedliwości. Dzisiejsze poranne raporty wskazują, że przed nami apogeum zachorowań. Do niedawna w raporcie z Ministerstwa Zdrowia pojawiała się informacja o kilkudziesięciu zachorowaniach. Dzisiaj liczba ta w porannym komunikacie przekroczyła 200 osób. W czwartek wieczorem było to ponad 250 zachorowań. Zostańcie w domu.